podziękować księdzu kardynałowi za danie mi możliwości zabrania głosu właśnie na tej wyjątkowej uroczystości. Myślę, że w ten sposób jest to jakaś forma spłacenia długu z mojej strony wobec księdza Stasia, który, nie będę ukrywał, był dla mnie szczególnym autorytetem. Dlatego zacznę może od drobnego osobistego wątku, tą dzisiejszą homilię, bo pracując w parafii Najświętszego Serca Jezusowego na Julianowie, tam go poznałem, kiedy był tam wikariuszem. Najpierw uczył mnie katechezy, dzięki niemu stałem się ministrantem i myślę, że wpatrywałem się w niego jako kapłana. Odwiedzał też naszą rodzinę. Pierwsza książka religijna, którą otrzymałem, to była właśnie od niego. Mówiła o bracie Albercie Chmielowskim, chyba jeszcze wtedy nawet nie był błogosławiony. I potem te moje decyzje związane z kapłaństwem, myślę, że mocno były tak związane z jego osobą, z jego sposobem pojmowania kapłaństwa. Mam w pamięci takie obrazy jeszcze z parafii z Julianowa, kiedy widziałem go klęczącego z różańcem, czy też jak tłumaczył mi, w jaki sposób kapłan powinien traktować dobra materialne, którymi dysponuje. Wiele było takich dla mnie osobiście budujących wskazówek. Potem, kiedy już zamieszkał w tym ostatnim miejscu, w domu księży emerytów, w gronie przyjaciół wspólnych, spotykaliśmy się regularnie na mszy świętej, na wspólnym posiłku i to zawsze były rozmowy umacniające moje kapłaństwo. Trudno tu mówić o wszystkim, tylko tak zaznaczam, że bardzo jestem wdzięczny, że mogę w tej chwili mówić o kapłaństwie, bo bardziej na tym chciałbym się skupić. Kiedy żegnamy kapłana, to aby wyrazić, kim był, czego dokonał, albo w jaki sposób Bóg się nim posługiwał, chyba trzeba sobie postawić pytanie, kto to jest kapłan? Szczególnie teraz, kiedy widzimy, jak coraz więcej nas, kapłanów, umiera już za życia. Przez kryzysy, przez odejścia, przez różne tąpnięcia, które następują. Taka uroczystość jak dziś chyba może nas na nowo zainspirować do odkrycia tej tożsamości kapłańskiej, dlatego poprosiłem o odczytanie tych tekstów, które daje nam Kościół w liturgii na dziś. Pierwsze czytanie opowiada o proroku, bardzo wyjątkowym proroku, bo jak zorientowaliśmy się, również takim, który składał ofiarę. A to jest, jakby nie było, przywilej kapłana. I przyjrzyjmy się przez moment tym niektórym sformułowaniom dotyczącym posługi Eliasza. Najpierw prosi on o zgromadzenie ludu na górze Karmel. Kapłan jest chyba po to, by gromadzić, by przewodniczyć gromadzeniu. Mówi, aby się przybliżyli. Kapłan ma być blisko ludu. Nie ma być kimś, kto jest abstrakcyjnym w swojej odpowiedzialności za nich. I Eliasz czyni to wszystko, bo widzi, że lud chwieje się na obie strony, jak mówi autor biblijny, czyli chwieje się w swoich poglądach na temat Boga, na temat wiary, na temat moralności. Czy kapłan nie jest po to, by wskazywać ludziom właściwą drogę wiary, przykazania, to, co jest prawdą głoszoną przez Boga w Jezusie? I zadaję takie pytanie,
komu chcecie służyć, że ostatecznie kapłan sam jest sługą Boga i prowadzi innych do służby Bogu. Tym wszystkim zachęca najpierw tych fałszywych proroków, ale przede wszystkim samego siebie, aby wzywać imienia Pana. Czy nie na tym polega rola kapłana? Przyzywać Boga, uwielbiać Go, uczyć innych tej postawy uwielbienia Boga. Potem, kiedy już podejmuje inicjatywę po tej nieudanej próbie fałszywych proroków, jeszcze raz zachęca, przybliżcie się do mnie. Potem naprawia rozwalony ołtarz pański. Czy to też nie jest rolą kapłana? Naprawianie kultu, tam gdzie on może jest zaburzony, może niewłaściwy. Czy tworzenie nowych miejsc kultu. Wiemy, że nawet w praktyce, w sposób materialny się to dokonuje. Przez tworzenie kościołów, budowanie kościołów, kaplic, czy tworzenie parafii. I w porze składania ofiary pokarmowej modli się w ten sposób. O Panie Boże Abrahama, Izaaka oraz Izraela. Niech dziś będzie wiadomo, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja, Twój sługa, na Twój rozkaz to wszystko uczyniłem. Czy to nie jest istota kapłaństwa? Tak jak prorok Eliasz, stawać nieustannie przed obliczem Boga, jakby wpatrywać się w Jego usta i czekać tylko na rozkaz, by natychmiast go spełnić. Jako słudzy poświęceni Panu. W tym przeżywaniu naszego kapłaństwa myślę, że ten wymiar prorocki jest bardzo istotny. Ponieważ on przede wszystkim otwiera nas na działanie Bożego Ducha. To jest właśnie owoc tej modlitwy, jaką podjął Eliasz. Boży Duch, Boży ogień zstępuje, aby strawić tą ofiarę. Bóg przychodzi z mocą na słowa proroka, na słowa kapłana. Jeśli zastanawiamy się nad tym, dlaczego tak się nie dzieje w naszym przypadku, no, oczywiście to jest pewien symbol, dlaczego nasza posługa nie zawsze jest skuteczna, na pewno nie tak jak Eliasza, to może warto właśnie to pytanie sobie postawić, czy jestem prorokiem? Czy staję jak najczęściej przed obliczem Boga? Czy kontempluję Jego twarz? Czy słucham Jego słowa? Czy jestem dyspozycyjny? W tym chyba wyraża się to nasze kapłaństwo. Myślę, że kapłan, którego żegnamy dzisiaj, tak z mojego punktu widzenia, odkrywał tą drogę i realizował. Uczył się jej, uczył się tej postawy. I jeszcze jeden wątek chciałbym przywołać, myślę, że istotny i jakby logicznie konsekwentny z tą właśnie koncepcją kapłaństwa, tożsamości naszej posługi. Zauważmy, że Eliasz występuje jako jedyny prawdziwy prorok. Ty, o Panie, jesteś Bogiem. I Ty znów nawracasz ich serca. Cały lud to ujrzał i padł na twarz, a potem rzekł: naprawdę Pan jest Bogiem. Naprawdę Pan jest Bogiem. Chyba tą szczególną rolą nas, kapłanów, jest to, aby świat patrząc na nas, ujrzał, że Pan naprawdę jest Bogiem. Można by powiedzieć,
że jeśli zabraknie nas, kapłanów, to kto będzie mówił światu o istnieniu Boga? My, którzy ślubujemy posłuszeństwo, którzy ślubujemy celibat, tak jak kapłan, który był wierny tym zobowiązaniom tak wiele, tak długo, ponad 60 lat swojego kapłaństwa, czynimy to właśnie dlatego, że wierzymy w Boga, że Pan jest Bogiem, że Chrystus naprawdę żyje. Czy można być w relacji oblubieńczej z kimś, kto jest martwy, kto nie zmartwychwstał? Czy to nie jest jeden z największych dowodów na zmartwychwstanie Chrystusa, że Pan naprawdę jest Bogiem, patrząc na kapłanów? Chyba tylko w ten sposób można się autentycznie umocnić wierzę w tym świecie, który się coraz bardziej gubi. Gubi się w kontekście dróg wiary. Albo ma jakiś fałszywy obraz Boga. Nasza rola kapłanów jest niezbywalna, jedyna. Jesteśmy namacalnym dowodem istnienia Boga w świecie. I choćby został jeden, jedyny kapłan na świecie, tak jak Eliasz, Bóg jest w stanie się nim posłużyć dla przywrócenia wiary całego narodu. Obyśmy tylko byli wierni.